To koniec parówek od Magdy Gessler? Produkty się nie sprzedawam by? Przykre wieści dla fanów parówek i wdlin od Magdy Gessler, 64L. To koniec. Wyroby promowane nazwiskiem restauratorki mają zniknąć ze sklepu. Powód? Pono byłyby zbyt drogie i się nie sprzedawam by? Tylko zalegałyby na sklepowych półkach. ZDJ-cie Magda Gessler potrafi rozpozna dobre jakościowo jedzenie Engelbrecht/Akpa. Magda Gessler to prawdziwy autorytet kulinarny. Od wielu lat prowadzi program Kuchenne Rewolucje, w którym pomaga restauratorom w uratowaniu ich knajp. Reklama. Jest przy tym bardzo surowa. Nie ZCZ dzi gorzki hezbów krytyki, bywa te kreska i tak, kreskę e? Rzuca talerzami. Jednak prowadzenie kulinarnego show nie wystarcza Magdzie. Postanowi ba zainwestować w biznes. Od lutego 2016 roku wprowadzi ba na półki sklepowe parówki i wudliny firmowane swoim nazwiskiem. Zdrowe, bez konserwantów, według mojego przepisu. Pyszne, reklamowa ba Gessler. Do promocji wyrobów wdwiniarskich zaanga kreska owa ba Adama Kraka, znanego z pierwszej edycji Rolnik Szuka Zony. Trudno zapomnie o ZDJ-ciach, na których zadowolony rolnik pozowa poobwizany parówkami. Okazuje się jednak, kreska e to nie pomógł, bo pono Gessler musia bazwin i interes. Jej produkty byby za drogie i szybko znudziłyby się ludziom? Magdzie ten biznes przestał się obwaca i w ukoccu straci ba sponsora. Produkty si nie sprzedawaby i si psuby, bo w sumie nie ru kreska niby si od tatrzej konkurencji, opowiada informator faktu. Magda Gessler i Adam Krako promuj razem parówki. Zachcili kogo do spróbowania. ZDJ-cie Magda Gessler i Adam Krako w parówkach / Paweł Brzecią / Mw Media. ZDJ-cie Magda Gessler zna się na jedzeniu / Andras Szilagy i / Mw Media. Kropka. Zobacz więcej materia buf. Wideo Magda Gessler rzuci ba miso? Sekret mojego wyglądu polega na tym, kreskę e?